Cześć, witajcie z tej strony Czaro Games, a w dzisiejszym odcinku będziemy robić akcję Siewy Rzepaczane. Jesteśmy na mapce typowej Polska Wiś V3.1. Oczywiście, jak to wiem, że tam autorem mapki jest. O. Autorem mapki jest Erikson i Mafiosalec. Erikson ją tak jakby poprawił. I oczywiście zajebiste modziki wydaje. To jest jego jedyny dobry plus. Robi mapkę. Robi mapki, przepraszam. Już tam pilnuję ten. No. Oczywiście lubię na tej mapce grać. 15 z niej do czynienia nie miałem, gdyż coś. Piętnastka mi się tak jakby chciało odpalać. No, piętnastka i miałem z nią do czynienia, gdyż no, po prostu matka mi nie chciała wchodzić. Wchodziła, a jedni bomby, jedna typowa weszła. Ale tak się bugowało, że masakra, jeszcze jest jesienna wersja. Strasznie mi się bugowała. Ale gdyż w tym odcinku chciałem zrobić siewy, będzie to początek serii na typowym gospodarstwie. Oczywiście to 80 sobie wypożyczyłem. Dokładnie to jest 912 i siewnik Unii Polones. To widzimy. Nie będzie jednej serii, gdyż tutaj jest te koło. Jak widzimy, że takie trochę, można powiedzieć, zjebane. I nie chcę innej serii, bo gdzieś jest takie wszystko tam dopracowane, tylko te koło. No i te lampy, jak widzimy. No i niestety nie chcę innej serii, ale wziąłem ją w pierwszy odcinek, gdyż jest fajna. No. W tym oto, że odcinku to będzie początek serii. I to, jak mówiłem już, są to siewy pierwsze, wiosenne. I oczywiście, tu widzimy, jest zajebiście, już tam te pole zasiane, to jest jęczmieniem dokładnie. O kurde. O, teraz. Jest zasiane jęczmieniem. No, nagrałem odcinek, ale głosu nie było słychać. No i to był niestety minus. Takie zajebiste i takie pole było. Normalnie dało się na nim szybki odcinek zrobić. No ale cóż. No i teraz zaczynamy siewami. W następnym odcinku będzie dokładnie Monsen 8-rzędowy. I oczywiście na usługach. I Zetor Cluster 16-145. Czy 0,45? Dokładnie nie wiem. To zaraz wam pokażę. O, tutaj widzimy. Tutaj, o, o, ten, o, ten o będzie w sadzeniu pyrek. A... Czekajcie. O, ten o. O, 16-145. Tu mam tu furterkę i tam ogółę. Wszystko modziki. Wybieram, co lubię. Oczywiście to jest Ericssona mod, który jest bardzo zajebisty. To jest nasza, ten, dokładnie to ma 82 koni, ale to jest 900, a to jest nasza wisienka na torcie na serię. I właśnie. W tym oto, że odcinku. Znaczy w tym następnym że odcinku będzie zasianie kukurydzy. Tam już widzimy, jest gotowy sprzęt. Zaraz będzie. Sprzęt do sadzenia pyrek. Oczywiście nie ma takiej jakiejś zajebistej sadzarki, kurwa no.
Normalnie jestem wkurzony. No i jakoś będziemy sadzić perki Grime. Wypożyczyłem. Taki ciągnik wypożyczyłem. No. Na tym oto że polu, jak już widzimy, jest rzepak. No, takie pole w miarę na zboże, tak jakby się nie nadawało. No bo sporo trzeba robić kółeczek. Na kukurydzę tak samo. No i właśnie o to chodzi. Zaraz wam podejdziemy. Aż też z tobą już mam pole wyznaczone do siania kukurydzy, takie proste. No i właśnie, już pole mam wyznaczone, już tam krystal przyprowadziłem, krystala po prostu. No i właśnie, jak tam widzimy. No i po prostu nasza ta wypożyczona dziewięćsetka daje radę z pomu. Oczywiście dziękuję za wszystkie suby, za wszystkie łapki w górę, za wyświetlenia, za pozytywne komentarze pod filmikiem, pod filmikami znaczy. No i jakby to wam powiedzieć, no serdecznie dziękuję. Chciałbym wam ważne informacje powiedzieć, gdyż robię mapkę do 17 i mapa będzie wydana na 50 subsów. Ale że tych 50 słów nie ma, no to cóż, będziemy czekać. No. Oczywiście już tam te domki, wszystko ten. Gitara, nie? Już tam porobiłem drogi. I wy. Mapka będzie się nazywać Pomiany V1, dokładnie. I będzie. No po prostu będzie jak to. Taka jakby taka realistyczna, nie? Zrobiona. No i realistycznie tak jakby zrobiona. V1 będą same krowy. V2 będą świnie i. Będą świnie i. Świnie i kury. V3 owce. No więc oczywiście mapka będzie się powiększać na tej mapce, która będzie 21 pól, 7 łąk. Tak mi się uda oczywiście zrobić. No dobra. Resztę dokończę się. Tutaj widzimy tak. Jesteśmy, widzimy na typowy. Krówki. No i to by było na tyle w tym odcineczku. Cześć.